Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Czy zanim zaczniemy, mogę krótkie ogłoszenie? Dziękuję. Otóż podobno nie każdy z was dostaje powiadomienie o nowych odcinkach. I znowuż podobno jest to związane z jakimiś zmianami w algorytmie YouTube'a. Nie znam się, nie orientuję, nie wiem. Ale jeszcze raz, podobno, jeżeli odsubskrybujecie kanał i zasubskrybujecie go raz jeszcze, znowu powinny się te powiadomienia pojawiać. Zatem można spróbować, jeśli macie na to ochotę. Nie jestem pewien, czy to działa, ale podobno. Przechodzimy do historii? No to jedziemy. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku miało to miejsce, ale była to nasza ostatnia wspólna służba Wielkanoc, a w zasadzie w lany poniedziałek. Komisarz Bagieta wyglądał tego poranka jak nomen omen z krzyża zdjęty. Popił sobie był przy śniadaniu wielkanocnym, radując się, alleluja, zmartwychwstaniem Chrystusa. Jak zaczął niedzielnym porankiem, tak skończył jego późnym wieczorem. Podobnie jak ja, liczył na to, że śmigus dyngus będzie dniem spokojnym i nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. To już dawno nie były późne lata 90. czy wczesne 2000, kiedy nie tylko młodzi mężczyźni biegali jak w amoku z wiedrami pełnymi wody i oblewali literalnie wszystko, co się rusza, z samochodami włącznie. Pamiętam dość wyraźnie te czasy, kiedy strach było wyjść z domu i prawie niemożliwe było, aby wrócić suchym. Zwłaszcza kiedy było się kobietą czy dziewczynką. Ale jak już wspomniałem, te czasy szczęśliwie minęły i nie spodziewaliśmy się nadmiaru pracy tego poniedziałkowego wielkanocnego dnia. Każdy z nas przyniósł resztki ze stołu wielkanocnego, sałatkę jarzynową, jakąś kiełbachę, faszerowane jajka, serniczek, ma się rozumieć, i trochę na nielegalu siwuchy. Kropelkę dosłownie, aby w gardle nie zaschło. Po trzecim kieliszku Bagiecie włączył się gawędziarz i zaczął opowiadać mi historię, która miała miejsce w Łodzi w 62 roku. Ania była licealistką, zaczął komisarz Bagieta. Miła, fajna dziewczyna. Od rana się rychtowała, odziała harcerski mundurek, założyła rogatywkę z lilijką na głowę i niecierpliwie zerkała na swój plecak stojący w rogu przedpokoju. Około 7 rano chwyciła za słuchawkę telefonu i wykręciła numer do Magdy. Miała jej przypomnieć o aparacie fotograficznym. Magda była gotowa zapomnieć go zabrać, a wypad na wycieczkę bez aparatu był przecież bez sensu. Magda zresztą była jedną z niewielu harcerek, które posiadały w tamtych czasach aparat fotograficzny. Bo trzeba wam wiedzieć, drogie słuchaczki, że w latach 60. nie każdy miał aparat w telefonie komórkowym. Ba, nie każdy miał wtedy komórkę. A w zasadzie nie istniały jeszcze komórki. Aparat telefoniczny i aparat fotograficzny to były dwie zupełnie inne rzeczy, które w żaden sposób nie były kojarzone. Jedna służyła zapisowi wizualnemu, druga umożliwiała kontakt dźwiękowy, ale chyba odbiegam trochę od historii. Ania, ubrana już w swój harcerski strój, wykręciła numer do Magdy, aby przypomnieć jej o aparacie. Ale Magda nie odbierała. Po odczekaniu kilku sygnałów zniecierpliwiona Ania zarzuciła swój plecak na barki i ruszyła dziarsko na Piotrkowską, do kamienicy, w której Magda mieszkała. Była 7 rano, ale słońce grzało już od ponad 2 godzin i termometry wskazywały prawie 20 stopni, a miało być jeszcze cieplej. Ania postanowiła odebrać Magdę po drodze, przypomnieć jej o aparacie i razem z nią wyruszyć ku
przygodzie. Wokół niej koncertowały ptaki, szczebiotały, świergotały, trelowały. W powietrzu czuło się prawdziwą wiosnę, pachniało kwieciem czarnego bzu, forsycją, a nawet magnolią, a dzień zapowiadał się naprawdę pięknie i chyba nic nie mogło go zepsuć. Pamiętacie jednak to żydowskie powiedzenie o rozśmieszeniu Boga, prawda? Jeśli nie, to krótkie przypomnienie. Co zrobić, żeby rozśmieszyć Boga? Powiedz mu o swoich planach. Bóg to uwielbia, uwierzcie mi. Najpierw tarza się ze śmiechu, a później pokazuje ci, jak będzie naprawdę. To miało być wtedy w przypadku Ani. Dotarła pełna radości na Piotrkowską 161, gdzie mieszkała Magda wraz z rodzicami. Weszła do ciemnej kamienicy, w której panował przyjemny chłód, i wbiegła po drewnianych schodach na trzecie piętro, nic sobie nie robiąc z ciężaru plecaka, który podskakiwał jej rytmicznie na plecach. Zapukała do drzwi. Odczekała chwilę, ale Magda nie otwierała. Zapukała więc po raz wtóry i chwyciła za klamkę. Było otwarte. Poczuła nieprzyjemny dreszcz. U Magdy w domu nie zostawia się otwartych drzwi. Pchnęła je jednak i z duszą na ramieniu weszła do środka. Zasłony były jeszcze zasłonięte i tylko szarawe światło wpadało do mieszkania. Ania dostrzegła zarysy zastawy na stole i wielkanocnych potraw. Rozpoznała szynkę, chleb, jajko, wazę, w którym z pewnością stygł żurek. Kiedy zrobiła krok do przodu, coś gruchnęło pod jej stopą, obutą w solidne, skórzane pionierki. Ania wystraszyła się i cofnęła. Na podłodze leżał potłuczony wazon. Poczuła nagle tępy ból w klatce, jakby ktoś położył na niej coś ciężkiego. Z trudem łapała oddech, a serce zdawało się chcieć wyrwać się jej z piersi. Wtedy też dostrzegła przewrócone krzesło, a obok niego Magdę, która leżała bez ruchu, przykryta poduszką. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Kim była Magdalena Sobczak? Z opowieści osób, które ją znały, wyłania się obraz dziewczyny mądrej, oczytanej, dobrze się uczącej. Była też sympatyczna i, choć pochodziła z dość majętnej rodziny, nie okazywała wyższości wobec swoich rówieśników. Tak samo jak inni chodziła w cerowanym szkolnym fartuszku, wraz z innymi jadła obiady w szkolnej stołówce i dzieliła twardą ziemię w namiocie na obozach harcerskich. Wspomniałem o majątku rodzinnym Sobczaków. Ojciec Magdaleny, Stanisław, był właścicielem zakładu cukierniczego, w którym produkował czekoladki, cukierki, ciągutki i mnóstwo innych słodkich frykasów, którymi zajadała się cała Łódź. O majątku rodziny stanowić może choćby fakt, że Stanisław był właścicielem Czerwonej Warszawy 201, która była wtedy autem luksusowym i dostępnym tylko dla wybranych. Z obowiązku dziennikarskiego dodam jeszcze, że małżonka zajmowała się domem, a starsza córka pracowała w jednym z łódzkich urzędów. Zrekonstruujmy jednak ostatnie chwile Magdy. ...21 kwietnia Magdalena poszła ze swą przyjaciółką Anią do klasycystycznego kościoła pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. Z koszyczkami, w których niosły chleb, jajka, sól, ale także kawałek szynki.
białą kiełbasę, chrzan, babkę wielkanocną i baranka z masła. Koszyczki były udekorowane gałązkami borówek i baziami, uścielane koronkową serwetką, a rączki przyozdobione były kolorowymi wstążeczkami. Po poświęceniu pokarmu dziewczyny rozstały się przy alei Leona Schillera, gdzie pożegnały się do wtorku, kiedy to miały wyjechać na harcerską wycieczkę do pobliskich lasów. Zadzwoń do mnie, proszę, we wtorek o 7 rano i przypomnij mi, bym zabrała aparat, bo ja na pewno zapomnę, poprosiła Magda Anię. Ania obiecała zadzwonić. Porankiem nazajutrz, 22 kwietnia 1962 roku, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, rodzina Sobczaków zasiadła do wielkanocnego śniadania. Niewarty odnotowania, a jednak gdzieniegdzie przetaczany jest fakt, że podczas tego śniadania Sobczakowie gościli wielką łódzką aktorkę teatralną oraz jej młodego, przystojnego syna, który był lekarzem. Ludzie ci jednak nie mieli nic wspólnego z dalszymi wydarzeniami. Następnego dnia, około 13.30, rodzice wraz z siostrą Magdaleny wyjechali z domu, aby spędzić ten dzień w Warszawie. Magda poszła na balkon, aby opalić się trochę przed harcerską wycieczką. Jak już zostało wspomniane, w tych dniach było bardzo gorąco. Temperatura sięgała gdzieniegdzie nawet 27 stopni. Kiedy Magda miała już dość kąpieli słonecznych, wróciła do swojego chłodnego pokoju, położyła się na łóżku i wzięła do ręki lalkę Prusa, którą niedawno zaczęła. Mieli ją umawiać po świętach na polskim. Była właśnie na 9 rozdziale pod tytułem Kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Niezwykłym zbiegiem okoliczności Prus opisywał okres wielkanocny. W głębi kaplicy, w powodzi światła, leżał biały Chrystus otoczony kwiatami. Zdawało się Wokulskiemu, że pod wpływem migotliwych płomyków twarz jego ożywia się, przybierając wyraz groźby albo litości i łaski. Kiedy pozytywka wygrywała albo kiedy ze środka kościoła doleciał stukot pieniędzy i francuskie wykrzykniki, oblicze Chrystusa ciemniało. Ale kiedy do krucyfiksu zbliżał się jakiś biedak i opowiadał ukrzyżowanemu swoje strapienia, Chrystus otwierał martwe usta i w szmerze fontanny powtarzał błogosławieństwa i obietnice. Do tacy podeszła młoda, uróżowana dziewczyna. Położyła srebrną 40-tówkę, ale nie śmiała dotknąć krzyża. Klęczący obok z niechęcią patrzyli na jej aksamitny kaftanik i jaskrawy kapelusz. Ale gdy Chrystus szepnął: kto z was jest bez grzechu, niech rzuci na nią kamieniem? Padła na posadzkę i ucałowała jego nogi, jak niegdyś Maria Magdalena. Z głębokim wzruszeniem przypatrywał się Wokulski pogrążonemu w kościelnym mroku tłumowi, który z tak cierpliwą wiarą od 18 wieków oczekuje spełnienia się boskich obietnic. Inny świat, myślał Wokulski. Co za fatalność popycha mnie w tamtą stronę. W tej chwili tuż obok konfesjonału stanęła, a potem uklęknęła osoba młoda, ubrana bardzo starannie, z małą dziewczynką. Wokulski przypatrzył się jej i dostrzegł, że jest niezwykle piękna. Uderzył go nade wszystko wyraz jej twarzy, jakby do tego grobu przyszła nie z modlitwą, ale z zapytaniem i skargą. Przeżegnała się, lecz zobaczywszy tacę, wydobyła woreczek z pieniędzmi. Idź, Heluś, rzekła półgłosem do dziecka, połóż na tacy i pocałuj Pana Jezusa. Gdzie, proszę, mamy pocałować? W rączkę i w nóżkę. I w buzię? W buzię nie można. Co tam? Pobiegła do tacy i pochyliła się nad krzyżem. A widzi mama? Zawołała powracając. Pocałowałam i Pan Jezus nic nie powiedział. Niech Helusia będzie grzeczna, odparła matka. Lepiej uklęknij i zmów, dziecko, paciorek.
Jaki paciorek? Trzy ojcze nasz, trzy zdrowaś, taki duży paciorek, a ja taka malutka. No to zmów jedno zdrowaś, tylko uklęknij, patrz się tam. Już patrzę. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna. Czy to, proszę, mamy ptaszki śpiewają? Ptaszki są sztuczne. Mów paciorek. Jakie sztuczne? Zmów pierwiej paciorek. Kiedy nie pamiętam, gdzie skończyłam. Więc mów za mną. Zdrowaś, Maria. Śmierci naszej, amen, dokończyła dziewczynka. A z czego robią się sztuczne ptaszki? Magda z przyjemnym dreszczykiem wspomnień przypomniała sobie, jak to ona, będąc dzieckiem, z podobną fascynacją wrzucała pieniążek do aniołka albo Jezuska, aby ten kiwał głową. To były piękne, beztroskie czasy. Wtedy zadzwonił telefon. Magda odłożyła książkę i poszła do przedpokoju, aby odebrać połączenie. W słuchawce usłyszała głos, który tak dobrze znała. Hej, dzisiaj na hali sportowej jest mecz koszykówki, gdzie ze mną? Cześć, Aniu, wybacz, ale nie mogę. Muszę się uczyć. A facetka od Polaka będzie mnie wypytywać po świętach, jestem tego pewna. No dobrze, odparła zawiedziona Ania. To się ucz. Widzimy się jutro. Tak, i nie zapomnij do mnie rano zadzwonić, dodała Magda, żebym tylko nie zapomniała aparatu. Nie sądzisz, Magda, że za bardzo kręcimy się wokół tego aparatu? Nie zapytała Ania. Sugerujemy, że to ważny trop, a wcale przecież nim nie jest. Magda dłużyła słuchawkę telefonu i wróciła do pokoju. Nie chciało jej się jednak już czytać i zaczęła się pakować na wycieczkę. Jedną z pierwszych rzeczy, które spakowała, był aparat fotograficzny Zenit. Kiedy już się spakowała i chciała położyć się spać, usłyszała kołatanie do drzwi. Zdziwiła się, bo było już późno i nikogo nie spodziewała się o tej porze. Poszła jednak otworzyć. Spojrzała najpierw przez wizjer, ale nikogo nie dostrzegła. Może to pomyłka, pomyślała. Jednak zamiast wrócić do łóżka, postanowiła otworzyć drzwi i zajrzeć na klatkę. Ledwo co odkluczyła zamek, ktoś pchnął drzwi. Automatycznie się zaparła i próbowała je domknąć, jednak ten, kto był za drzwiami, był silniejszy. Sekundy na sekundę czuła, że opada z sił, że nacisk z zewnątrz jest zbyt silny. Podskórnie wiedziała, że nie jest to zwykła przepychanka, ale walka o egzystencję. Walka, którą Magda powoli przegrywała. Jedną z ostatnich jej myśli, zanim straciła siły, było: po co otwierałam te drzwi? Do mieszkania wpadł mężczyzna w zielonym płaszczu. Był duży i silny i był ostatnią rzeczą, jaką Magda widziała. Mężczyznę tego miało zauważyć także kilku mieszkańców kamienicy. Jedna sąsiadka widziała, jak wchodził i wychodził z klatki. Widziała go także inna sąsiadka oraz kioskarz. Nikt jednak nie widział mężczyzny na tyle wyraźnie, aby milicja potrafiła go zidentyfikować. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Nazajutrz, jak pamiętamy, przyjaciółka Magdy, Ania, nie mogła się do niej dodzwonić, a kiedy osobiście poszła do niej do mieszkania, zastała zamknięte drzwi. Pomyślała, że Magda poszła już na zbiórkę, bezczelnie ją olewając i wściekła, poszła sama. Wieczorem wrócili rodzice Magdy wraz z jej siostrą. Cytując Dziennik Łódzki, Stanisław poszedł zaparkować swoją Warszawę w garażu, który znajdował się na podwórku sąsiedniej kamienicy pod numerem 159. Gdy wrócił, Maria i córka Dorota dzwoniły do drzwi mieszkania, ale nikt nie otwierał. Zauważyli, że Magda nie sprzątnęła butelek z mlekiem. Pomyśleli, że córka się kąpie. Otworzyli drzwi kluczem i weszli do środka. Zauważyli uchylone drzwi dużego pokoju, tego z narożnym oknem. Na podłodze leżały szczątki potłuczonego wazonu. Na stole
stało jedzenie. Jedno krzesło było przewrócone. Obok na uchylonym dywanie leżała Magda. W jej piersi tkwił nóż z zastawy stołowej. Hej, hej! Przed chwilą mówiłeś, że to Ania ją znalazła, a nie rodzice. Zresztą Wielkanoc. Nie, że mówiłem, tylko opowiadałem za komisarzem Bagietą. I albo on mówi nieprawdę, albo coś jest nie tak ze źródłami. Zresztą zazwyczaj te fakty nie mają żadnego znaczenia dla sensu historii. Co może nas jednak interesować, to motyw i sprawca. Jedyną pewną, choć wynikającą zaledwie z dedukcji, jest to, że sprawca musiał znać anatomię ludzi lub zwierząt. Tak stwierdził lekarz, który badał ciało Magdy. Jego zdaniem zadano 3 ciosy równolegle do żeber, trafiając za każdym razem precyzyjnie w serce. Stwierdził też rany tłuczone, które najpewniej zadane zostały rozbitym wazonem. Zauważył także złamaną rękę. Cała reszta jest, jakby powiedział to Szekspir, milczeniem. Albo plotką, której nikomu nie udało się potwierdzić, bo milicja nie potrafiła ustalić, kim był sprawca i jaki miał motyw. Wokół samego tego faktu narosły plotki, bo jak to milicja nie potrafi znaleźć sprawcy? To musiał być ktoś ważny albo przez kogoś ważnego nasłany. Że służba bezpieczeństwa, niezadowolona z prywatnej działalności Sobczaka, postanowiła go zlikwidować. Tylko pytanie, a na chuj córkę? Inni doszukiwali się motywu w tajemniczej działalności Stanisława z czasów okupacji. Nie wiadomo, co wówczas robił. Może był szmalcownikiem czy innym Volksdeutschem. Może ktoś chciał się na nim zemścić. Ale tu znowu pojawia się pytanie. Ale na chuj córkę? Bliższa prawdopodobieństwa, choć nadal absurdalna, wydaje się być teoria o tym, że apsztyfikant, który dostał od Magdy czarną polewkę, zjawił się u niej, aby uniemożliwić jej szczęścia z kimkolwiek innym. Romantyczne, fajne, być może spoko na scenariusz, na kryminał z romansem w tle, ale w rzeczywistości chyba mało prawdopodobne. Do mnie najbardziej przemawia powód skrajnie banalny, czyli rabunek. A Magda była trochę w nieodpowiednim miejscu, o trochę nieodpowiedniej porze. Wprawdzie Stanisław stwierdził, że nic mu z domu nie zginęło. Ani biżuteria, ani drogie futra, ani 75 50-złotowych banknotów, jak było napisane w raporcie. Ale są świadkowie, którzy utrzymują, że Stanisław miał w domu złoto. I konkretnie złote monety 5-rublowe i to one mogły zniknąć z jego mieszkania. Dlaczego się jednak do tego nie przyznał? W tamtych czasach posiadanie obcej waluty czy złota było nielegalne. 460 ustawa Dziennika Ustaw z dnia 28 października 1950 roku mówi, że kto bez zezwolenia komisji dewizowej posiada na obszarze państwa waluty obce, monety złote, złoto lub platynę, podlega karze więzienia. Ciekawiej robi się w artykule 9, który mówi, że obrót wszelkiego rodzaju walutą obcą, także monetami złotymi, złotem lub platyną bez zezwolenia wyżej wymienionej komisji dewizowej, podlega karze więzienia albo dożywotniego więzienia, albo karze śmierci. W przypadku skazania za to przestępstwo sąd orzeka grzywnę i przepadek walut obcych. Monet złotych, złota i platyny, wiadomo, cokolwiek tam się miało, stanowiących przedmiot
przestępstwa oraz orzec może przepadek całego majątku. Umówmy się, nikt w miarę rozsądny nie zgłosiłby takiego złota, które posiada. Być może to było jedną z przyczyn, że nigdy nie odnaleziono sprawców. W maju w 1963 roku ojciec Magdy wyznaczył nagrodę w wysokości 250 tysięcy złotych za wykrycie mordercy, ale to nic nie pomogło. 6 listopada 1963 roku śledztwo umorzono. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii do końca. No i może znacie ją z innych źródeł, być może sami jesteście z Łodzi i znacie tę historię z jakiejś opowieści, wiecie, co mówi się na ulicach. Napiszcie, co o tym sądzicie lub też co o tej sprawie słyszeliście. A jeśli nie masz zdania w tej sprawie albo nie wiesz, co napisać, to napisz w komentarzu po prostu Alleluja, Jezus żyje. I do usłyszenia za tydzień.